Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. 1, 2, 3. Sportowa energia. Oskar Radłowski, a moim współprowadzącym jest dzisiaj Mikołaj Górecki, a naszym gościem jest pani Ewelina Król, która jest trenerem personalnym, jeśli mogę tak określić, oraz nie tak. A więc teraz już przejdźmy dalej, bo fitness. Może to będzie banalne pytanie, jednak powiedziałabyś, czym dokładnie jest fitness, bo wiele osób, no, mi się wydaje, że zna zbyt ogólnie to pojęcie. Trenerką fitness, preferuje zdrowy styl życia i również nawołuje do niego. Ja bym powiedziała, że fitness to są takie zajęcia zorganizowane grupowe. Często kojarzone z pewną choreografią i tu nie mylić z taką choreografią na zasadzie, nie wiem, balet, ale powiedzmy, że jest to coś podobnego, czyli na zasadzie pewnych następujących po sobie ćwiczeń, które się wykonuje po kolei, tak? Tak traktując choreografię. W tym momencie pracujemy do muzyki, w rytm muzyki bardzo często, a sport, patrząc ogólnie i tak jak pojmujemy, nie wiem, na siłownię idąc wyciskać ciężary, wcale nie potrzebujemy rytmu muzyki, a zajęcia fitness się tym charakteryzują, że gdzieś ten rytm nadany przez muzykę towarzyszy naszym ćwiczeniom i właśnie od tego też do tego dostosowujemy tempo czy ilość powtórzeń danego ćwiczenia. Ja bym tak bardzo prosto opisała, co to jest fitness. Czyli może się mylę, ale można byłoby to nazwać takim aerobikiem naziemnym, już tak mówiąc bardzo, bardzo prosto, bo aerobiku właśnie też często, no po prostu ćwiczę się przy muzyce. Tak, myślę, że tak. Myślę, że można to tak bardzo prosto nazwać. Poruszyłaś, Ewelino, temat siłowni. No siłownia właśnie, dlaczego nie trener personalny zajmujący się stricte ćwiczeniami z ciężarami, tylko akurat trenerka fitness? A właśnie ja powiem, że i to, przez zaczynam swoją przygodę od fitnessu, a w tym momencie od roku, już ponad roku, jestem też trenerem personalnym, czyli też się spotykam z osobami jeden na jeden, jak to trening personalny, tak, dźwigam też ciężary sama, innym też zalecam, ale gdzieś tam lubię tą formę zajęć grupowych, którym towarzyszy dużo większa energia, wzajemna motywacja, no bo jednak jak ma się jakiś tłum ludzi wokół siebie, no to wiadomo, że chce się człowiek pokazać z jak najlepszej strony. Ale tak jak wspomniałam, w tym momencie tak naprawdę zajmuję się i treningiem personalnym, i treningiem grupowym. No tak, tutaj muszę akurat przyznać rację, bo ja co prawda miałem, że tak powiem, epizodyczne wyprawy na siłownię. Myślę, że wielu słuchaczy mnie zrozumie, bo mam nadzieję, że nie jestem jedyny, ale właśnie często tak jest, że jednak nawet jak się idzie na siłownię wyciskać te ciężary, to zabiera się często z sobą jedną, dwie osoby, idzie się w grupce, bo zawsze wtedy się fajnie ćwiczy, więc myślę, że to też jest fitness, takie ćwiczenie, też poznawanie nowych ludzi, atmosfera. To na pewno jest wyjątkowe. Tak, to na pewno. A ty byłeś kiedyś na fitness lub może na siłowni, Mikołaju? Ja uprawiałem wiele sportów, ale akurat stricte na siłowni no nie uczęszczałem na siłownię. Natomiast mnie ciekawi, ponieważ powiedziałaś, że 5 lat temu poszłaś na pierwsze zajęcia fitness i ciekawi mnie, jak wygląda ta droga od właśnie pierwszych zajęć fitness do teraz jesteś trenerką personalną i trenerką fitness. Ja zaczęłam w ogóle od zumby, czyli w temacie, który mnie interesował, po części zajęcia taneczne, ale jednak takie właśnie fitnessowe taneczne. Tam powoli zaczynałam się przekonywać do tego, że można popracować w sumie też coś bardziej wzmacniającego, trochę może z ciężarami, nie za dużymi, bo na sali fitness wielkich ciężarów się nie bierze. I instruktorka, do której chodziłam na zajęcia, zaproponowała mi, że może bym spróbowała
jako instruktor, bo się tak w to wkręciłam. Chodziłam na wiele godzin zajęć, podobało mi się to, czułam to, odnalazłam, że to jest moja droga i tak naprawdę ona mnie pchnęła do tego, żeby zrobić ten kolejny krok, czyli kurs instruktora fitness właśnie. A na studiach była może pani na AWF-ie, czy kompletnie, jeśli pani oczywiście studiowała, czy po prostu to są kompletnie dwie osobne drogi? Dla mnie dwie osobne drogi w tym momencie. Studiowałam pedagogikę, więc w troszkę innym kierunku. Nie ukrywam, że po zrobieniu kursu instruktora fitness myślałam o studiach na AWF-ie, ale tak naprawdę cała moja praca teraz to jest ciągły rozwój, ciągłe szkolenie się. To nie jest tak, że się zrobi jeden kurs i już koniec, happy, działamy, tylko właśnie tak naprawdę cały czas szkolę się, uczę się, nowe kursy, czy jeżdżę, czy aktualnie w tych czasach uczę się online, więc co chwilę uzupełniam swoją wiedzę. No tak, jeśli jest pani również trenerem personalnym, to również ma pani wiedzę na temat różnorakich diet, bo często właśnie osoby przychodzące na siłownię pytają się na przykład, jak zażywać białko, czy tam kreatynę. Nie ukrywam, że akurat w temacie diety troszkę mniej siedzę. Ja osobiście poszłam w kierunku sportu, ćwiczeń. Wiadomo, podstawową wiedzę dietetyczną posiadam, ponieważ jest to ważne. Wiem, czym się trzeba kierować, wiem, czego trzeba pilnować, ale tak naprawdę uznaję, że sama siebie zawierzam w ręce dietetyka, dietetyczki po studiach dietetycznych, bo jakoś tak czuję, że wcale nie trzeba być świetnym w każdej dziedzinie. Ile trwa taki trening, taka sesja fitness? Zazwyczaj około 50-55 minut do godzinki maksymalnie. Jaki jest często przedział wiekowy czy w ogóle jest jakiś przedział wiekowy właśnie u osób ćwiczących? Nie, tak naprawdę też zależy, w jakie miejsce trafimy, tak? Czy to jest mała osiedlowa salka, czy to jest duża sieć klubów, gdzie często chodzą osoby, nie wiem, w wieku 20-40 lat, ale zdarzają się starsze. Ja osobiście zaczynałam swoją przygodę z fitnessem w grupie. Nie przesadzę, jak powiem, 40-70 i naprawdę to były panie, które sobie cudownie radziły i mi było wstyd, że ja nie daję rady, mając 22 lata wtedy. Więc naprawdę dla każdego. Każdy znajdzie też coś dla siebie, bo jest wiele rodzajów zajęć fitness. Bo właśnie mam wrażenie, jest takie przekonanie wśród społeczeństwa, że tak, nastolatek, takich właśnie około 20, tak właśnie wiek też studencki, się spotka mało, tylko właśnie oraz również tych starszych pań, już takich bliżej emerytury, też się spotka mało. Tylko takie wśród społeczeństwa jest właśnie przekonanie, że 30, 40, 50 lat to są właśnie ten taki najlepszy wiek na fitness, ale widocznie to jest błąd, bo każdy po prostu może zacząć ćwiczyć. Oczywiście, że tak. Zdecydowanie jest to dla każdego. Ja bym powiedziała, że po prostu trzeba dobrać rodzaj zajęć pod siebie i każdy znajdzie wtedy coś, co mu spasuje. Jak już jesteśmy przy tych ćwiczeniach, zajęciach i powiedziałaś słowo rodzaje, mogłabyś, nie wiem, wyróżnić te rodzaje zajęć, jeśli się tak da? Ogólnie mamy taki podział, że mamy zajęcia, które są wzmacniające, zajęcia, które są mentalne, czyli takie spokojne zajęcia w stylu pilates, stretching, yoga, te, które pracujemy w troszkę wolniejszym tempie. O wzmacniających, no to oczywiście te, do których się wykorzystuje obciążenie, czy swojego ciała, czy często jakieś sztangi, czy hantelki, ketle. Są też zajęcia, które są kardiotypowym, gdzie właśnie dajemy nacisk na to, żeby pobudzić tkankę tłuszczową do spalania, czyli też rozkręcić nasz metabolizm. Więc ja bym powiedziała, że to jest taki główny podział. Wiadomo, że są formy mieszane też, połączenie, nie wiem, kardio i wzmacniania. No, więc to by było chyba tyle, o ile się teraz nie zapomniałam o jakichś ważnych zajęciach. I występuje oczywiście podział na grupy, nie wiem, początkujące, zaawansowane, średnio zaawansowane?
Czasami występuję, ale często też przyjmuję się w ramach jednych zajęć, prowadząc zajęcia, pokazuję się opcje ćwiczeń dla osób początkujących i dla osób zaawansowanych. Często to jest kwestia ciężaru, który się dobierze w czasie ćwiczeń, albo właśnie pokazania łatwiejszej wersji danego ćwiczenia, żeby osoby początkujące, albo może osoby na przykład wracające po kontuzjach, czy po dłuższej przerwie dały radę te 50 minut wytrzymać. Bardzo często zdarzają się bóle kolan, przeciążenia, właśnie stawów. Można powiedzieć, że ogólnie stawów, tak? Czy to będzie kostka, czy to będzie kolano, biodro, bark, może gdzieś tam dłoń, czy nadgarstek, czy łokieć troszkę rzadziej, ale to są takie rzeczy, które najczęściej się pojawiają, ewentualnie też przeciążenia pleców. Odcinka lędźwiowego, to też jest dosyć częsta sprawa, jak ich uniknąć? No to jest właśnie to już, o czym wspomniałam, czyli tak naprawdę stuprocentowe pilnowanie techniki. Jeżeli ćwiczymy dobrze, to powinniśmy uniknąć kontuzji. Jeżeli pilnujemy odpowiedniego, użyję teraz profesjonalnej bardziej nazwy wzorca ruchowego, czyli tego, jak się ćwiczenie powinno wykonywać, w którą stronę, nie wiem, idzie kolano przy przysiadzie, gdzie przenosimy ciężar ciała, to takich kontuzji powinniśmy uniknąć. Też częstym elementem jest to, że się zapomina o tym, że ciało trzeba wzmacniać i mięśnie trzeba wzmacniać, zwłaszcza gdzieś tam na początku i nie wiedząc jeszcze, jak się zabrać za ćwiczenia. I na przykład bardzo często ja się spotykam z tym, że się zaczyna ćwiczenia, bo chce się schudnąć, więc co się robi, żeby się schudnąć? Robi się cardio. Na przykład się biega i to jest mój błąd. Ja to popełniłam swego czasu. Bardzo dużo biegam, nie wzmacniałam ciała i uszkodziłam sobie kolano. Miałam właśnie wtedy taką największą kontuzję w swoim życiu, którą naprawiłam tylko właśnie dzięki wzmacnianiu po prostu mięśni nóg. No więc to jest właśnie sposób na uniknięcie kontuzji. Dobra technika i odpowiednie wzmacnianie mięśni. Tak, ja też właśnie ostatnio doznałem kontuzji kolana, więc mówisz, że trzeba wzmocnić mięśnie nóg, żeby naprawić tą kontuzję. Myślę, że tak, choć wiadomo, to jest kwestia teraz tak naprawdę sprawdzenia, co to była za kontuzja. Jeżeli to jest coś podstawowego, to być może gdzieś nie zadziałała technika, nie było ćwiczenie wykonywane odpowiednio. Jeżeli to jest jakiś głębszy problem, wiadomo, że ze wszystkimi kontuzjami warto konsultować się ze specjalistą, z fizjoterapeutą, ortopedą, czy kimkolwiek innym lekarzem, który się na tym zna, żeby wiedzieć też, od której strony właśnie zacząć leczenie. Czy leczenie też przez ćwiczenie. Oskar, zacząłeś już temat siłowni. Czy chciałbyś go dalej pociągnąć? No tak, no tylko mogę dodać, że skoro kontuzja kolana była, no to będziesz musiał się, Mikołaj, w końcu wybrać, bo ćwiczyłeś tyle sportów, to czas teraz na siłownię i zbudowanie mięśni nóg. To prawda. Ale przechodząc właśnie do tej teraz siłowni, no to tak, pytanie, które myślę, że wiele osób sobie zadaje na początku, podnosząc ciężary, czyli czy lepiej jest sobie podnosić na początku mniejsze ciężary, czy iść na większe, jak już się da radę na te... Inaczej, czy po prostu lepiej jest mniejszymi ciężarami dłużej operować, czy po prostu skakać bardzo na coraz wyższe, szybko robić progres na budowę masy mięśniowej? Ja bym powiedziała, że lepiej zacząć od mniejszych ciężarów zawsze, ponieważ mamy też czas na adaptację techniki. Czasami ćwiczenie wykonamy dobrze. Przykładowo zrobimy piękny przysiad bez żadnego obciążenia, tylko z ciężarem własnego ciała. Dołożymy sobie sztangę na plecy i okazuje się, że ten przysiad już tak dobrze nam nie idzie. Więc gdybyśmy sobie od razu dołożyli 100 kilo na plecy, to może się okazać, że już nie wstaniemy z podłogi, ponieważ po prostu nasze ciało nie jest do tego przyzwyczajone. Ono potrzebuje adaptacji i mięśnie powoli budują też swoją siłę.
i możemy to robić na zasadzie dokładania co jakiś czas ciężaru, ale też po prostu zwiększenia ilości powtórzeń na danym ciężarze na samym początku, żeby sprawdzić, jak nasze mięśnie długo, żeby poprawić wytrzymałość naszych mięśni. Znamy się z wami. Przy mikrofonie moim towarzyszem był Mikołaj Górecki. Naszym gościem była Ewelina Król. Audycję prowadzi Oskar Radłowski.